Chciałem zachęcić do przeczytania pewnej książki. Oto ona. Tak wygląda. To jest okładka. To jest książka Miecze Watykanu Seweryna Aszkenazego. Dlaczego chciałem do niej zachęcić? Mianowicie z trzech powodów. Po pierwsze, bo to jest bardzo dobra książka antyklerykalna. Książka, która jest pełna wiedzy, pełna rozmaitych informacji z różnych epok. I to takich informacji, które na próżno szukać w literaturze, która jest w Polsce już dostępna. Na przykład dowiedziałem się z niej, że w XX wieku upadło pewne państwo z powodu między innymi knowań Kościoła katolickiego, który jakby rozsadzał to państwo od środka. Tym państwem był Wietnam Południowy, co być może trudno uwierzyć, ale tak twierdzi autor. Drugi powód, dla którego chciałbym zachęcić do przeczytania tej książki, jest taki, że jest to bardzo unikalna perspektywa. Książka jest napisana z perspektywy żydowskiej, nieczęsto już w Polsce spotykanej. I to oczywiście, jak każda perspektywa, rzutuje na treść, dobór tematów. I też dzięki temu pojawiają się wątki, o które trudno w innych tego typu pozycjach. Na przykład ja się dowiedziałem o tym, że istnieje związek między pedofilią kleru, która to pedofilia już była plagą w średniowieczu, a oskarżeniami, jakie Kościół kierował bardzo długo pod adresem Żydów, o tak zwane mordy rytualne. Że istnieje związek pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, co sądzę jest bardzo interesujące. I trzeci powód, dla którego warto tę książkę przeczytać, to fakt, że Seweryn Aszkenazy, autor, jest dzieckiem wychowanym w Polsce, był dzieckiem wychowanym w Polsce na tak zwanych Kresach Wschodnich, czyli na obecnej zachodniej Ukrainie. Tam przeżył wojnę w ukryciu i opowiada nie tylko historie wojenne, ale opowiada o życiu rodzinnym żydowskim, o obyczajowości, o całym tym bogatym świecie, którego już w tej chwili właściwie w Polsce prawie zupełnie nie ma. I jest to nawet, powiedziałbym, rozczulające i wzruszające momentami. Myślę, że warto się z tymi historiami zapoznać.